W lasach wokół Kędzierzyna Koźle, jak i w samym mieście znajduje się mnóstwo obiektów przypominających o historii II wojny światowej. Wiele z nich wciąż skrywa tajemnice. Razem ze swoimi widzami odkrywają je twórcy kanału Bunker King. Dzisiaj zajrzymy do nich na plan, kręcą kolejny odcinek. Ekipa Bunker Kinga, Marcin Kopytko, Sławomir Wilkowski oraz Sławomir Wilkowski junior, którego nie widać w naszym kadrze. Natomiast jesteśmy w lesie w Słowięcicach przy jednej z pozostałości po II wojnie światowej i po obozie, który znajdował się w tym miejscu. Tak naprawdę w lasach wokół naszego miasta takich obiektów jest bardzo dużo. No i wy dostrzegliście w tym temat, którym interesują się ludzie na całym świecie, czyli II wojna światowa. Wy jako mieszkańcy Kędzierzyna Koźla znaleźliście w swoim mieście. Temat jest tematem, ale przede wszystkim to jest pasja, tak? I to jakby chyba z nas wypływa, widać na naszych filmikach, które są amatorskie, ale myślę, że wszystkim się podobają. Nie było jeszcze żadnych uwag, także myślę, że będziemy coraz bardziej zwiększać poziom i myślę, że będą nasze filmiki coraz bardziej interesujące. Projekt nazywa się Bunker King, tak się nazywa też wasz kanał i tam widzowie mogą znaleźć właśnie filmy poświęcone tym pozostałościom z II wojny światowej, które wy pokazujecie, zwiedzacie, no i też odkrywacie, bo tutaj chyba wiele rzeczy jest nadal do odkrycia. No odkrywamy dla szerszej publiczności, tak? Chcemy pokazać te schrony, no to jak to się tak popularnie ładnie mówi, pod strzechą, tak? Myślimy, że wiele osób nie wie o istnieniu wielu schronów, wielu obiektów. Historia naszego miasta też jakby tutaj z okresu 30. lat i 40. jest też taką historią jakby przemilczaną troszeczkę. Chcielibyśmy to rozpropagować i pokazać szerszej publiczności naszego powiatu oraz wszystkim pasjonatom. Rzeczywiście dla osób, które interesują się historią II wojny światowej, jest co zobaczyć, jest co zwiedzać. Tutaj znajdują się interesujące obiekty dla tych, dla których to jest pasją. Tak, jest wiele ciekawostek zapomnianych, ukrytych, które będziemy pomalutku w każdym odcinku cyklicznie pokazywać. A odcinki ukazują się co tydzień, co niedzielę i tą kwestię chcemy podtrzymać, jak na razie. Dzisiaj odwiedziliśmy was na planie tak naprawdę kolejnego odcinka, który ukaże się na waszym kanale. Znajdujemy się przy jednym z takich obiektów, które wy tutaj odkrywacie. Co to jest za obiekt, czego będzie dotyczył ten kolejny odcinek? To jest szczelina przeciwlotnicza przy obozie stacyjnym i żydowskim w Słowięcicach, w słowięcickim lesie. Tutaj pokażemy, do czego służyła, kto się w niej chronił, przed czym chroniła i no, ogólnie jak to wszystko wyglądało od strony technicznej, czyli ile to było budowane, jak było budowane. Krótki rys historyczny też opowiemy. Takie techniczne kwestie, bo to też jest ciekawe. Zwykły człowiek tego nie analizujemy, to postaramy się jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze i pokazać od strony technicznej również. Chyba tematów na kolejne odcinki wam nie zabraknie, bo tak jak wspomniałem na początku, tych pozostałości po II wojnie światowej w tych naszych lasach jest naprawdę dużo i zwykli mieszkańcy naszego miasta nie zawsze zdają sobie sprawę, że one gdzieś są tutaj ukryte. Te bunkry oczywiście też widać z drogi, to są takie najbardziej znane i rozpoznawalne obiekty, no ale w głębi lasu tego jest naprawdę dużo, także pole do popisu macie ogromne. Nie tylko w lesie, sporo schronów i szczelin przeciwlotniczych znajduje się na terenie Kędzierzyna Koźla. Ale my nie chcemy tylko skupić się na terenie miasta. Powiat nas również interesuje. A co do dalszych kwestii, to myślę, że za kilka miesięcy ruszymy w tereny okoliczne, czyli poza powiat. Na razie skupimy się na powiecie, Kędzierzynie Koźlu i tym, co tutaj jest. Co tydzień nowy odcinek. Taki jest plan. Mamy nadzieję, że wytrzymamy to tempo.
bo jest różnie. No ja tu już zapowiem, organizujemy teraz odcinek taki rys historyczny, bo jakby tutaj widzowie pytają, no bo tak troszeczkę jakbyśmy tutaj za wysokie półki może troszeczkę tutaj rozpoczęli tą serię. Chcemy w taki rys historyczny pokazać, co tutaj się w ogóle naprawdę wydarzyło i skąd się w ogóle wzięły i zakłady, i te schrony, i tak i powiązać po prostu tą całą historię jeszcze z nalotami, także myślę, że opowiadania jest. Ja tutaj też muszę dodać, że my nie jesteśmy profesjonalnymi filmowcami, jesteśmy amatorami to raz. Dwa, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wygląda kwestia składania tych filmów. To jest to pracochłonne, męczące, a spędzamy przy tym wiele godzin, no ale to wiadomo, że to jest pasja, tak? Chcemy też pokazać ludziom, co tu jest, co tu było, jak to wszystko wyglądało. My się tym interesujemy, a więc myślę, że dołożymy sporo starań, żeby te filmy były coraz lepsze, mimo braku sprzętu tak naprawdę, bo sprzętu nam bardzo brakuje. Brakuje nam sprzętu filmowego, do filmowania, oświetleniowego, no i sporo doświadczenia. My na pierwszych filmach robimy, co możemy. No nie wiedzieliśmy nawet, jak się zachować, gdzie, jak się obrócić, jak mówić. Pomalutku nabieramy doświadczenia. Myślę, że z filmu na film będzie to coraz lepiej wyglądało i myślę, że widzowie będą zadowoleni. Zapraszamy widzów KK24 do oglądania Bunker King.